Słyszałem w Wielkiej Polsce! Tego oczekiwałem. My wszyscy tutaj możemy na szczęście w Polsce mieszkać, ale jest szereg naszych rodaków, którzy niestety musieli wyemigrować. Jest też szereg naszych Polaków, którzy nigdy nie emigrowali, ale nie mieszkają w Polsce, mieszkają poza naszymi granicami. Ale jesteśmy jednym narodem ponad granicami. I Krzysztof Bosak o tym pamięta. Brawo! Jeden naród ponad granicami! Jeden naród ponad granicami! Jeden naród ponad granicami! W nowym porządku Krzysztofa Bosaka jest punkt 10, który mówi o polonijnych okręgach wyborczych. Bo my chcemy, aby wszyscy Polacy, którzy wyjechali, czuli się tymi Polakami, czuli się związanymi z Polską i cały czas myśleli o tym, jak wrócić. Ale my też pamiętamy o Polakach na Kresach. I Krzysztof Bosak, jako jedyny kandydat w tej kampanii wyborczej, powiedział o dyskryminacji polskiej mniejszości narodowej na Litwie i o dyskryminacji polskiej mniejszości narodowej na Ukrainie. I pamięta, że interesem Polski wobec Litwy to interes Polaków na Wileńszczyźnie, a interes Polski wobec Ukrainy to interes Polaków na Ukrainie. I tak będzie wyglądało, tak będzie wyglądała nasza polityka zagraniczna pod prezydentem Krzysztofem Bosakiem. Dziękujemy serdecznie. Konfederacja, wolność i niepodległość.